Wstaliście już? Cześć, wstaliśmy, ale wczoraj padliśmy. Poszliśmy spać zaraz po przyjeździe. Która to była godzina? Około 2. Prawda, że tutaj jest piękny widok? Helu! Przepraszam. Bardzo przepraszam, ale tu jest tak pięknie, że aż zdanie mówiłam z wrażenia. Po co pani przerwała? Było tak dobrze. Pierwszy raz od ślubu przestała się odzywać. Stasiu. Panie Stanisławie, no przyzna pan, że tutaj w tych górach jest przepięknie. Przyznaję, takich widoków jak tu w Świeradowie nie ma w Warszawie. W jakim Świeradowie, Stasiu? Ty nawet nie wiesz, gdzie jesteś. Jesteśmy w Rzegiestowie. Jesteśmy w Świeradowie, Heleno. Jesteśmy w Rzegiestowie. To Helena ma rację, panie Stanisławie, przecież jesteśmy w Rzegiestowie. Nie mówcie mi takich rzeczy. Pan Sfał zostawił mi w drzwiach kartkę. O, mam go. Prosił, żebym kupił chłopcom zespołu bilety do Świeradowa, a nas zabiera samochodem. Same przeczytajcie, co tu jest napisane. Proszę bardzo, panie Stanisławie, proszę mi kupić 4 bilety kolejowe do Rzegiestowa. Ty załóż okulary, Stasiu, przecież wiesz, że bez nich nic nie widzisz. Wiesz, że nie mam okularów do czytania, bo mi na nich usiadłaś i je połamałaś. Pani Patrycjo, tu jest napisane naprawdę Rzegiestów? No tak, panie Stanisławie, Rzegiestów. O mój Boże. O mój Boże! Co się stało? Przecież jesteśmy w Rzegiestowie. My jesteśmy, ale chłopcom z zespołu kupiłem bilety do Świeradowa. Skąd? Stasiu, ty czytałeś tę kartkę bez okularów, tak? Tak, czytałem tę kartkę bez okularów. Stasiu, co się z tobą dzieje? Na co ja jeszcze czekam? A co ty robisz? Czekam, zanim pan Sfał tu przyjdzie. Nie, nie. Jak ja mu to powiem? Kochany, musisz mu to powiedzieć. Nie, 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 ja nie myślę. Przyjmuję do wiadomości, że marnie nie, widzisz, nie, ale nie przyjmuję do wiadomości, że jesteś tchórzem, Stasiu. Jesteś tchórzem. Nie kłóćcie się, przestańcie, zrobimy tak. Pójdziemy do Cezarego i go rozbawimy, a kiedy już będzie w dobrym humorze, to wtedy mimochodem powiemy o tym, co pan na to. No, no to, dobrze, no. No, no, no to chodźmy. Tylko się musimy uśmiechać, tak. Bardzo proszę. Nie ma go. Cześć, cześć. No cześć. Cześć. No co my tacy zadowoleni? Cieszymy się, że jesteśmy w Rzegiestowie. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy w Rzegiestowie. Bardzo panu dziękujemy, że pan nas tutaj ze sobą zabrał. To jest tak pięknie. Dobrze pan prowadził. Spałem przez całą drogę jak zawity. Tak drogę krepałeś. Macie rację, że tu jest bardzo ładnie. Już rozumiem, dlaczego chcieli nagrać ten koncert świąteczny tutaj w naturalnej scenerii. A my się cieszymy, że zaproponowali tobie, żebyś w nim wystąpił. Prawda? Bardzo się cieszę, naprawdę. Stasiu, cieszę się. Ja się cieszę, ona się cieszy. No, szkoda tylko, że tak na ostatnią chwilę. Ledwo zdążyłem wszystko załatwić. Nawet musiałem poprosić pana Stanisława, żeby kupił bilety dla chłopców z zespołu na pociąg, no bo przecież sam bym nie zdążył. Ale to no tak. Dobrze, są kogo kupować. No, ale to jednak wspaniale, że jesteśmy tutaj we czwórkę. I tylko we czwórkę. A to dlatego, że chłopcy z zespołu pojechali do Świeradowa. Zawsze kupiły im złe bilety. Poważnie? A to zabawne. Bardzo. To znaczy, że mój zespół jest w Świeradowie, a ja mam wystąpić w Rzegiestowie. A to znaczy, że pan może wracać do Warszawy. Ma wracać do Warszawy? Tak, ma wracać do Warszawy. Nie chcę go tu więcej widzieć. Coś takiego. Ale Cezary, przecież mieliśmy spędzić tak miłe 2 dni. Sam zaproponowałeś przecież im, żeby z nami jechali. Tak, zaproponowałem, ale teraz zmieniłem zdanie. Halo? Mirek? Gdzie jesteście? Dojeżdżacie do Świeradowa. No właśnie. Okazało się, że zaszła straszna pomyłka. Bogacki kupi wam złe bilety. Powinniście być teraz w Rzegiestowie razem ze mną. No, wsiadajcie w najbliższy pociąg i przyjeżdżacie tu. Ile to potrwa? 5-6 godzin? No, no tak, tak. Przecież to kawał drogi. Dobrze, no mam nadzieję, że zdążycie na 6 na nagranie. Przestań się tak denerwować. Denerwuję się. Co będzie, jeżeli chłopcy nie zdążą przyjechać na nagranie? No ale przestań tak chodzić w kółko. Nie mogę. Muszę chodzić, kiedy się denerwuję. No to wyjdźmy stąd. Chodźmy na spacer gdzieś, pochodzić po górach czy coś. No. Nie jestem w nastroju, żeby chodzić po górach. Daj mi spokój. Proszę. Panie Cwał, nie ma się pan czym przejmować. Co to znaczy? To znaczy, że w razie, gdyby pański zespół nie dojechał tu na czas, załatwiłem panu inny zespół, z którym może pan wystąpić na tym koncercie. Taki miejscowy, czekają za drzwiami. Miejscowy zespół? No tak. Panie Bogacki, jak jakiś miejscowy zespół będzie potrafił zagrać porządnie Presleya, no? Powiedziałem im, co pan śpiewa. Ćwiczą już prawie godzinę. A co ci szkodzi ich posłuchać? No właśnie, przecież to muzycy. A muzycy potrafią zagrać wszystko.
No dobrze, niech wejdą. Chodźcie, chłopcy. Pokażcie panu Sławowi, co potraficie. No. Chłopciska, na cztery. One, two, three, cztery. To nie? To nie jest Love Me Tender. No nie, no to brzmi jak jakaś hejbystra woda, woda wodziska. Hejbystra woda? Chłopciska! Aha. A o której macie przesiadkę w Krakowie? O, no to będzie na styk. Ale nie poddawajmy się, no bardzo mi zależy na tym koncercie. Będzie wpuszczany w Wigilię, a potem powtarzany w pierwszy dzień świąt. No wiem, że jest baran, no ale co zrobić? No, to na razie. Hej. Czego tu szukasz? Idziemy na wycieczkę w górę. Nie będziesz cały dzień siedział w pokoju i martwił się, czy twój zespół dojedzie na czas, czy nie. Nie chce mi się chodzić po górach. No ale musisz iść, no to cię odpręży, zobaczysz. A gdzie bogatcy? Kupują na dole kanapki na drogę. Pójdziemy wszyscy razem. Chodź, chodź, ubierz się. No. No dobrze. Słuchajcie, może odpoczniemy trochę. Może tak. O. Teraz, a gdzie jest Helena? No właśnie, przecież szła cały czas za nami. Heleno! Heleno! Idę! Idę, Stasiu! Idę! No co wy? No co wy jesteście tacy szybcy? Myślałem, że się zgubiłaś w tym lesie. Ułatwiłeś? Jasne, przecież masz w torbie moje kanapki. O, słuchajcie, przestańcie. Popatrzcie, jak tutaj jest pięknie. O, to prawda. Dobrze, że mnie namówiłaś na tą wycieczkę. A jesteście głodni? Ja jestem. Ja też. No ja też. Słuchajcie, wygląda na to, że może padać. Może lepiej... Wracajmy i zjedzmy w tej bacówce, którą mijaliśmy po drodze, co? O nie, zjedzmy tutaj, na świeżym powietrzu. O tak, zjedzmy tutaj, kiedy będzie druga taka okazja. No. No dobrze, to zjedzmy. Ale w tych górach to człowiek ma apetyt, co? No. To wszystko przez to górskie powietrze. Tak. A czym wytłumaczysz swój apetyt, kiedy jesteś na poziomie morza? Bardzo dobre te kanapki, ale strasznie wielkie. Słuchajcie, zaczyna padać. No. Rzeczywiście. No, wracajmy do hotelu. Wracajmy. No, nareszcie. Nareszcie. Ale tu zimno. Może napalimy w tym piecu. O, tak, tak. Ale czym? Ale nie będziemy tu długo. Poczekamy tylko, jak przestanie padać i wracamy do hotelu. No, już trochę przestaje. Zobaczcie. Co takiego? A spójrzcie na tę skarpę. Zobaczcie, ile śniegu wisi nad bacówką. O, myślisz, że coś nam grozi? Nie, skąd? Joho! Co pan wyprawia? Sprawdzam, jakie jest echo. Joho! Nie, pan przestań i zamknij te drzwi. Puść boską, nie hałasujmy tak. No co się stało? Widzieliście ten śnieg, który wisi nam nad głowami? No i... Przecież najmniejszy hałas może sprawić, że spadnie lawina. Nie przesadzaj. No nie przesadzam. Nawet kichnięcie może spowodować, że ten śnieg nas spadnie. Ty nie mów o kichaniu, bo zaraz komuś z nas zachce się kichać. Tak, nie? Tylko powiedziałam. Co ci jest? Nos mi swędzi. O, już przeszło. No. To na pewno przez ten kurz tutaj. Chyba tak. Nic się nie stało. Żyjemy? Żyjemy, Stasiu! Cicho, teraz spróbuję zapalić tę lampę. O!
zobaczymy, co się stało. Aha. Co? Aha, ja nie mogę otworzyć. Dlaczego nie? Sam nie dam rady. Musicie mi pomóc. No. Dobrze. Ale wszyscy. No. Tak. Raz, dwa, trzy. No nie! A okno? Może wyjdziemy przez okno? O, to jest niezła myśl. Nie da rady, i tak jest cały zasypany, no. Komórka! Zadzwonimy po pomoc. Kto ma komórkę? Ja nie mam, zostawiłem w hotelu. A wasza? Nie, ja też nie wziąłem. Po co mi komórka w górach? Staciu, właśnie w górach jest potrzebna. Co teraz będzie? Co się z nami stanie? O. Cicho, cicho, no cicho. Zamarzniemy tutaj na śmierć. Może się zastraszyć. To się z nami stanie. Zostaliśmy zasypani. Uwięzieni pod tonami śniegu. O Boże! Cicho. Ty stąd nie wyjdziemy. Spokojnie, cichutko. W końcu ktoś przyjdzie i nas znajdzie. Tak, na wiosnę, kiedy śniegi stopnieją. Ale uspokójcie się, nie panikujmy, nie panikujmy. Zastanówmy się lepiej, jak się stąd wydostać. A, pamiętajcie, że dzisiaj o 6 mam koncert świąteczny. No wiesz co, jak możesz zacząć mi myśleć o jakimś głupim koncercie? Przestań się mnie czepiać, to nie moja wina, że nas zasypało. A czyja? No to przypominam ci, że to ty trzasnęłaś drzwiami. Właśnie, i to ty zaczęłaś gadać o tym kichaniu. To był pani pomysł, że z tą wycieczką w górach. Och, przestańcie się mnie czepiać. Nie poszlibyśmy na wycieczkę w góry, gdyby chłopcy z zespołu byli tutaj i Cezary mógłby z nimi próbować. Ale nie ma ich tu z nami, bo pan kupił im bilety do Świeradowa. No właśnie. Tak, Patrycja ma rację, Stasiu. Jak mogłeś być takim osłem? No i zrobić coś takiego. Jak mogłem, to ja ci powiem, jak mogłem. Gdybyś nie usiadła na moich okularach i nie połamała ich, nie doszłoby do tej pomyłki. To wszystko twoja wina, Helena. Moja wina? Oczywiście. Zawsze moja wina. Nie, twoja. To wina Cezarego. To wszystko przez niego. Moja? Tak, twoja. Gdybyś nie zgodził się na udział w tym koncercie, wtedy nie przyjechalibyśmy tutaj i nie trafili do tej głupiej bacówki. To wszystko przez ciebie. No wiesz, to nie jest wina pana Cezarego. Nie, to właśnie wina Helena. Proszę was, przestańcie się łudzić. Dajcie sobie spokój, no. Przecież mamy tu spędzić razem całe życie. To znaczy to, co z niego zostało. No, ma pani rację. Nie kłóćmy się. Przepraszam. Przepraszam, kochanie, że powiedziałem, że to twoja wina. Ja cię też przepraszam, że powiedziałam, że występujesz w głupim koncercie. Przepraszam cię, Stasiu. Przepraszam cię, że cię nazwałam osłem. Bardzo mi przykro. Nie też jest przykro, że jesteś taka gruba i połamałaś mi okulary. Przepraszam. Dobrze, uspokójcie się. Sprawdźmy lepiej, jak bardzo nas mogło zasypać. O, słuchajcie, a może zobaczymy przez ten komin od tego pieca. O. Jeżeli zobaczymy niebo, to może okaże się, że nie jest tak źle. Świetny pomysł. No. Zobaczmy, jak to zrobić. O. Widzisz coś? Nie bardzo. O! O! Co za głupi pomysł! Ale widziałeś niebo? Nie widziałem żadnego nieba. To co teraz zrobimy? Nic. Musimy czekać, aż nas ktoś odkopie. Jak długo mamy jeszcze czekać? To już trwa kilka godzin. Myślicie, że wiedzą, gdzie nas szukać? Mam nadzieję. Powiedzieliśmy w recepcji, że idziemy na wycieczkę do Jasnej Polany. A jak oni nas znajdą pod tym śniegiem? Znajdą, ale nie od razu. To może potrwać kilka dni, albo może nawet tygodni. Kilka dni albo tygodni? Ja nie wytrzymam tak długo bez jedzenia. Już jestem głodna. Ja też. Przestańcie o tym mówić. Dobrze wiecie, że nie mamy już nic do jedzenia. Zjedliśmy wszystko tam na świeżym powietrzu, tak jak chcieliście. Nie mówcie już o jedzeniu i przestańcie o tym myśleć. Co to było? Co było? Ja nic nie słyszałam. Ja też nie. No tak. Teraz powiecie, że mam już halucynację, tak? Chyba tak. Znowu coś słyszałam. Ja też słyszałem. Ja nie. A może to lód nad nami pęka? Nie. To było coś takiego, jakby papier szeleść. To na pewno myśl. O, świetnie. Tego nam brakowało. Tu pachnie serem, czujecie? Ja czuję. Ja też czuję.
To pewnie ta mysz przyniosła sobie ser. No, bardzo mądra mysz. Przyniosła sobie ser z musztardą. Zielony, jak cytowałem. No. Ja też. Ja też. Co tam masz pod kurtką? Nic nie mam. Pokaż. To jest moja kanapka. Zostawiłam sobie na później, wy zjedliście wasze od razu. No nie bądź taka, podziel się. Nie bądź taka, no daj kawałek. Jak to mam go zrobić? Podziel się, dajcie jej spokój. Ma rację, to jest jej kanapka. My swoje zjedliśmy, teraz musimy cierpieć. Słyszeliście. Zjadaj, niech zjada tą swoją kanapkę. Przynajmniej jedno z nas przeżyje i poświadczy, jacy byliśmy dzielni do końca. Ale przecież to jest moja kanapka. Naturalnie, że jest twoja. I nawet wiedząc, że umieramy z głodu, masz pełne prawo, żeby ją jeść w naszej obecności. No dobrze, podzielę się z nami. My już tu zostaniemy na zawsze. Jasne. Nikt nas tu nie znajdzie. No przestańcie tak mówić. Nie myślałam, że tak skończę. Jestem jeszcze taka młoda. Ja też. Przestańcie myśleć negatywnie. Jeżeli taki ma być mój koniec, to chcę mieć przynajmniej czyste sumienie, Stasiu. Muszę ci coś wyznać. Co takiego? Pamiętasz, jak poznaliśmy się, powiedziałam ci, że mam 18 lat. No. Kłamałam. Miałam 19. Ja też muszę ci coś wyznać. Co, kochany? Miałaś wtedy 24. To nieprawda! A jak już tego rozmawiamy, to też muszę się wam do czegoś przyznać. Dlaczego? Od kiedy kupiliśmy od was ten dom, nie odłączyliśmy licznika w garażu i płacicie cały czas za nasz prąd. Co jakieś 30 zł miesięcznie. Patrz, muszę ci coś jeszcze powiedzieć. Tak? Ja im te 30 zł co miesiąc oddaję. 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 Żebym wiedział, że wyjdę z tego żywy, to mi się z tobą policzę. Stasiu! Ty nie masz mi nic do powiedzenia. Nie jestem głupi. Mogą nas jeszcze znaleźć. Dobrze, ale ja muszę wam coś powiedzieć. A co to? No. Mam w torbie jeszcze jedną kanapkę. Jak się tak zastanowiłem, to też muszę ci coś powiedzieć. Co? Kiedy się przed chwilą zdrzemnęłaś, to ci ją zjedliśmy. Wiecie co, jak mogliście? Zjedliśmy, ale nie wszystko. Zostawiliśmy ci ćwiartkę. O! O! No dobrze. Dobrze. Jakie ma znaczenie ćwiartka kanapki wobec wieczności? Racja. O! O! Coś słyszałam. Co? Jakąś dziwną, daleką muzykę. Może to już chóry anielskie. Ja też słyszę muzykę. Ja też. To dobrze. To znaczy, że możemy mieć pewność, że wylądujemy w niebie w tym samym miejscu. Ja nic nie słyszę. A to nic dziwnego, Stasiu. Nie wszyscy tam trafią. Teraz ty, ja też słyszę. Słyszysz? A to musi być gdzieś obok bacówki. Tak. O, jesteśmy uratowani! Halo! Ludzie, tu jesteśmy! Ludzie, otwierajcie lukę! Wypuśćcie nas! O! No, kiedy nie wróciliście na czas, wszyscy w pensjonacie bardzo się martwili i zadzwonili do nas na pogotowie. No, powiedzieli nam, że poszliście do Jasnej Polany. Bardzo to genialnie. Byliśmy przerażeni, że będziemy musieli to zostać na zawsze. No. Myśleliśmy, że to już koniec. A życie jest takie piękne. Piękne jest! Chłopcy z kapeli usłyszeli, że idziemy was szukać i uparli się, że pójdą z nami. Słuchajcie, panowku, prawda jest taka. Ze mną pierwszy skozalec na tym koncercie z wami. Słuchajcie, no, nie przesłuchalibyście rozjesteros? No co je popołudnieśmy ćwicyli? I tak sobie myślę, rozjesteros to gromy naprawdę dobrze. No jako będzie? Słuchajcie, jestem taki szczęśliwy, że nas znaleźliście, że wszystko mi jedno, jak to gracie. Wszyscy razem zagramy na tym koncercie. Obiecuję wam, macie to załatwione. No. Chłopcisko! Damy graj na koncercie! No to teraz, niech pan słucha. Gromy! Thank you.
maluśki, maluśki, maluśki. Kieby rękawicka. Albo litys, jakoby, jakoby. Kawałeczek smycka. Śpiewajcie, zigrajcie smuch. Małe. Życzymy Państwu zdrowych i spokojnych, radosnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. A w nadchodzącym nowym roku życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Zdrowia, szczęścia i humoru. I dużo prezentów pod choinkę. Dużo prezentów pod halinkę. Wesołych świąt!